Bażant to jeden z naszych najbardziej barwnych ptaków, mimo że w Polsce nie występuje naturalnie, a został do nas sprowadzony z terenów Azji Wschodniej w XVI wieku. Mimo to ptaki te świetnie odnalazły się w naszym klimacie i dzisiaj są nieodłącznym elementem polskich pól i łąk. Bażant zwyczajny to gatunek ptaka z rodziny kurowatych. Jest średniej wielkości ptakiem o krępej sylwetce, u którego występuje duży dymorfizm płciowy, czyli różnice w wyglądzie samca i samicy. Niezwykle ubarwiony kogut ma zieloną głowę z metalicznym połyskiem i dwoma małymi czubkami, wokół oczu występuje naga czerwona skóra, a na szyi biała obroża o różnej szerokości. Pióra na plecach są złoto-rdzawe z fioletowym połyskiem, jasno zakończone. Upierzenie barków jest pstre z łuskowym rysunkiem, pierś brązowo-czarna, brzuch czarny. Ogon jest żółto-brunatny z czarnym pręgowaniem. Samica bażanta ma natomiast zdecydowanie bardziej stonowane upierzenie. Jest to podyktowane pewnym zadaniem, jakiego ona musi się podjąć w okresie lęgów. Upierzenie kury jest szaro-brązowe z licznym, pstrokatym kropkowaniem na całym ciele. Ma ona również długi ogon, jednak krótszy niż u samca. Takie ubarwienie samicy to kamuflaż, który pomaga jej rozpłynąć się w środowisku i ukryć przed wzrokiem drapieżników, kiedy w okresie lęgów będzie opiekować się gromadką małych piskląt, która może liczyć nawet kilkanaście ptaków. Okres lęgowy bażantów, czyli toki, zaczyna się wiosną, jednak już jesienią samce zaczynają skupiać wokół siebie samice. Każdy z kogutów zajmuje swój rewir, a gdy na zajęty teren wtargnie rywal, zaczyna się walka. Starcia kogutów wyglądają niezwykle spektakularnie. Walka nierzadko bywa krwawa, a praktycznie zawsze sypie się mnóstwo piór. Koguty wyskakują w powietrze, trzepoczą skrzydłami i atakują wzajemnie siebie pazurami. Zazwyczaj są tak oszołomione hormonami, że nic nie jest w stanie im przeszkodzić. Wygrany samiec przepędza ze swojego rewiru rywala, a po zwycięskim starciu wydaje serię charakterystycznych odgłosów przypominających pianie koguta. Gdy zwycięski samiec zaleca się do samicy, podczas żerowania co jakiś czas zatrzymuje się, wydaje z siebie donośne zawołanie oraz potrzepuje skrzydłami, lekko zadzierając i rozkładając ogon. Po zakończonych tokach z jaj wykluwa się kilka lub kilkanaście piskląt, które zostają pod opieką matki przez 10 do 12 tygodni. Bażanty są ptakami terenów otwartych, jak łąki, pola czy pastwiska. Można je zobaczyć również w parkach, przedmieściach i ogrodach działkowych. Przed zagrożeniem ukrywają się wśród polnych zadrzewieniach i miedzach, które niestety coraz częściej znikają z krajobrazu rolniczego. Gdy bażant wyczuje zagrożenie, przywiera do ziemi i czeka do ostatniego momentu, by nagle się zerwać i odlecieć z trzepotem skrzydeł. Bażanty żerują w ciągu dnia, najbardziej aktywne są nad ranem i późnym popołudniem. Pokarmem bażanta są nasiona, jagody, korzonki, części zielone roślin, trawy. Żywi się również małymi bezkręgowcami, owadami, ślimakami czy dżdżownicami. Noc spędzają ukrywając się na drzewie lub w gęstych krzewach. Bażant najliczniej występuje w Polsce południowej i centralnej, co jest odbiciem zwiększonej intensywności introdukcji tego gatunku w tym regionie oraz łagodniejszymi zimami. Według szacunku monitoringu pospolitych ptaków lęgowych w latach 2013-2018 krajowa populacja lęgowa liczyła 350-464 tysięcy par. Liczebność bażanta w Polsce regulowana jest poprzez polowania oraz przez drapieżniki, takie jak lisy, myszołowy, krogulce czy sowy. Niestety, podobnie jak inne ptaki terenów otwartych, liczebność bażantów zagrożona jest również przez intensyfikację rolnictwa, stosowanie pestycydów oraz utratę siedlisk lęgowych. Mimo że bażant jest gatunkiem introdukowanym na nasze tereny, to świetnie wkomponował się w polską awifaunę i stał się symbolem polskich pól i łąk.